Kobie się zgotuje, kurwa. Tak jest, tak jest, tak jest. Witamy w kolejnym odcinku programu Real Talk. Dzisiaj ku naszej ogromnej radości naszym gościem jest Tede. Witam cię serdecznie. Cześć, hejka. To będzie prawdziwa rozmowa? Real Talk. A co jest za nami w tle? Właśnie, panie rezeseze. Wielkie ożylone kutasy? Miałem nadzieję, że tego nie będzie słychać, ale powtórzyłeś. No tak to się właśnie pracuje z ekipą Evil Eye. Niedawno w szurce numera powiedziałeś, to fajne ziomeczki. Podtrzymujesz to? Bardzo sympatyczne. Zgadza się, zgadza się. No ja mam okazję z nimi pracować na co dzień. Rzeczywiście bywa radośnie, co miałeś okazję. Słuchaj, ja cenię sobie w życiu ludzi, którzy są jacyś. Nie lubię ludzi, którzy są żadni. A to są ewidentnie goście, którzy są jacyś. Są pojechani w jakimś kierunku. Staram się nadążyć jakby za trajektorią lotu. Jest okej. Spotykamy się dzisiaj. Dzięki. Nowe standardy wprowadzamy. Hajs za wywiady. Dziękuję bardzo. Weź ten. Ale pad, jeszcze dla mnie. No co? Słuchaj, mam nadzieję, że wszystko się zgadza. Dzięki, że zaprosiliście. Dzięki. No, będzie tak jak prosiliście, jest tyle za wywiad, co miało być. Dobrze, spotykamy się przy okazji kręcenia teledysku do utworu Twek. Tak. To będzie kolejny singiel z płyty Kurt Olsen, która okazała się całkiem niedawno. Okazała się tak, całkiem niedawno. 17 chyba maja. Maja. I również przy twoja wizyta w Krakowie, bo to, że kręcimy program w Krakowie, to nie jest dla nikogo żadną tajemnicą, również wiąże się z koncertem promocyjnym, który odbył się wczoraj w Rotundzie. Tak, właśnie, ale tak wiesz co, a propos tego koncertu, tak się zastanawiałem wczoraj, bo jadąc gdzieś trafiłem na hasło, gdzieś leciało w czymś, koncert promocyjny. I tak sobie pomyślałem, kurwa stary, jaki to jest koncert promocyjny, przecież ludzie, którzy przychodzą na ten koncert, ci, którzy byli wczoraj, znają te kawałki, więc jakby nie rozumiem, na czym to chodzi? Znaczy promujący. Koncert, promujący, promujący. Płytę, to no. Chyba się wiesz, no myślę, że ta płyta nie wymaga promocji, skoro ci ludzie tam przyszli, tylko jakby chcą zobaczyć to na żywo, czy jakoś tak, nie? Ciekawy temat. Znaczy ja mówię w ogóle tak abstrahując, nie? Bez żadnych tutaj podtekstów, tylko wiesz, kiedyś tak było chyba, że koncerty były promocyjne i promujące, bo jakby dostępność materiału nie była taka jak teraz, tak, że masz wszystko online, w dniu premiery sobie słuchasz odsłuchów i tak dalej, tylko wiesz, ludzie, nie wiem, szli na koncert, słuchali, mówią, no, to jest fajne, kupię płytę, tak? Wiesz, ale jakby została zwyczajowa nazwa, trasa promująca, wiesz. A nie jest tak już? Nie, no wydaje mi się, że wiesz, no internet zmienia wszystko. I dostępność tego zmienia wszystko, więc ludzie, którzy byli na koncercie wcześniej, no to jest pewne, znali ten materiał, ponieważ wszyscy darli mordę regularnie, znając teksty. Moje i, znaczy moje i moje ekipy, które graliśmy i teksty kawałków Abla, bo grał z nami Abel i jak żeśmy ci gadali też, był mile zaskoczony, że ci ludzie znali jego kawałki. Wiesz, a to taki bardziej niszowy, hipsterski jest. No, Abel ma wyjątkowo dobry odbiór swojej ostatniej płyty solowej. Bardzo dobrze, nie cieszy mnie to stary, a pracujemy nad tym, żeby dotrzeć już wiele lat, tak? A powiedz mi odnośnie koncertów promocyjnych, a czy to nie jest trochę tak, że one jednak, podyskutujmy na ten temat, czy one jednak nie pełnią do pewnego stopnia tej funkcji, które pełniły wcześniej? Nie, no pewnie, to wiesz, wiesz, chodzi mi o to, że tak? Kiedyś, płyty może nie kupi. Kiedyś było tak, że wiesz, że będzie ciężko. Że ludzie, tak mi się wydaje, że kiedyś wiesz, no jakby szli, posłuchali, kupili płytę. Tutaj mają już płytę przesłuchaną, nawet jak jej nie kupili, bo mogą sobie odsłuchać ją, a legalnie z YouTube'a, z jakichś tam Deezerów, Spotify'ów. A tak naprawdę mogę sobie po prostu z chomika ściągnąć i wiesz, i oczywiście może co niektórych przekonać, żeby poszli kupić legalny egzemplarz i tak dalej, no to wiadomo, tylko jak wiesz, chodzi mi o pewien mechanizm, no. Internet i dostępność zmieniło wiele w ludzkim życiu i są to zmiany, o których czasami nawet nie myślimy, a wiele się zmieniło. No dobrze, ale czy to nie wpływa pozytywnie na postrzeganie wizerunkowe? Bo wiadomo, że w momencie, w którym nie trzeba kupić płyty, żeby kogoś słuchać, tak? Bo kiedyś tak musiało być. Czy właśnie pojawienie się na koncercie, wiesz jak to jest, no idę na koncert, fajnie jest, ludzie się bawią i też zmieniam troszeczkę podejście No to oczywiście, tak, tylko chodzi mi o to, że jakby ta nazwa, tak? Chodzi mi o tą nazwę, koncert promocyjny płyty, nie? To już jest inaczej. Bardziej to jest koncert promujący ekipę i jakąś tam ideę, nie? Bo oczywiście wiadomo, i to jest fajne, są ludzie, którzy idą i nie wiem, no
nie słyszeli materiału, bo słyszeli, a wiesz, znajomi słyszeli i wzięli i poszli z nimi, tak? I wychodzą i mówią, wow, było zajebiście, rozjebali, kurde, posłucham płyty, nie? I to jakby jest wartość dodana i to jest zajebiste, no. Ten, taki efekt, tak zwany efekt wow jest tym, co chcemy osiągnąć. Efekt wow. Efekt wow. Znamy to też tutaj z naszych rozmów. A powiedz mi właśnie przy okazji taką rzecz, czy z tego względu, że masz no, takie podejście do koncertów, no bo jednak jest to trasa Tour Rolson, tak? No jest, tak, jest tak, no wiesz, no to fajnie to jakoś nazwać, no wiesz, trasa koncertowa, stary, trasa koncertowa to była trasa SND Mylfą, to była trasa koncertowa, bo było tak, to samo nagłośnienie w każdym mieście, ta sama ekipa, ten sam line-up, to samo się wydarzało jedno po drugim, było to samo oświetlenie, ci sami ludzie wszystkim zarządzali, był autokar i to była trasa koncertowa. Było tam 8 czy 10 koncertów, nie pamiętam, i to była trasa. Teraz działa to inaczej, bo bukujesz sobie koncerty, wpisujesz sobie po kolei i masz trasę koncertową. Rozumiesz? Rozumiem. To nie jest jakby... Fajnie, jakbyśmy mogli robić takie rzeczy, jak było z The Sendem Ilfon i mam nadzieję, że do tego dojdziemy i będziemy robić jeszcze fajniejsze rzeczy, tak? Natomiast no, są zwyczajowe nazwy, tak? Trasa koncertowa, która cały czas się zmienia, wiesz o co chodzi? Wie. Zmieniają się ilości koncertów, jak tam był jeden plakat na wszystko i tak dalej, tak? Robiliśmy koszulki z nazwami miast z tyłu, to było fajne, to było takie, wiesz, no. I powiedz mi teraz tak, czy z tego względu, bo tak, w ciągu, jakiś czas nie koncertowałeś w Krakowie, w ciągu ostatniego roku... W ogóle nie koncertowałem jakiś czas. Okej, okay, ale tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły, rzeczywiście tak było, długi czas w Krakowie się nie pojawiłeś, tak patrzymy tutaj z perspektywy lokalnej, tak jak mówiłem, tutaj wiadomo, że program Real Talk jest nagrywany w Krakowie, ma swoje źródło w Krakowie i troszeczkę z tej perspektywy staramy się w nim patrzeć na scenę hip-hopową. To jest twój trzeci koncert od roku, właściwie tak naprawdę tak. Równo rok temu, po raz dokładnie pierwszy po wielu temu, latach, to ta 31, sama ta sama data. Tak, i dokładnie dzień wcześniej byliśmy w Białymstoku, tak samo. Też się tak złożyło. Wcześniejśmy na to wpadli, tak. I właśnie ja byłem na tych wszystkich trzech... zmieniło? No właśnie. Ja byłem na tych wszystkich trzech koncertach i o ile rok temu przy okazji właśnie trasy z płytą Eliminati, tak naprawdę repertuar, który zaprezentowaliście, no ewidentnie nawiązywał do płyty Eliminati. Mało, mniej było tych utworów szlagierowych, powiedzmy sobie. Tak samo byłeś w grudniu przy okazji hip-hop fiesty, gdzie razem z Dioxem graliście jako potwierdzone info. Tam też odniosłem takie wrażenie, że jest to koncert, który ma na celu no, gdzieś tam zachęcenie słuchaczy do odbioru płyty potwierdzone info, ale też duże kawałków z Eliminaty. Natomiast wczoraj odniosłem takie wrażenie i myślę, że tutaj to, co powiedziałeś, będzie jakby kluczowe dlatego, że był to taki typowy koncert, wiesz, greatest hits, nie? Były największe hity grane. Nie, stary, ale to wiesz dlaczego? Nie graliście sami, wiesz, nie odczułem takiej koncentracji na płycie Kurt Rolson. Nie, stary, to ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Po pierwsze, koncert trwał 2 godziny prawie. Tak. Rozumiesz? A normalnie gramy godzinę. Tego mogliśmy sobie pozwolić na więcej kawałków tych starszych też. Z kawałków nowszych nie zagraliśmy kilku, które mamy już tam w tak zwanym line-upie opracowane. Czyli po prostu znacie już, gotowe do nie, stary, w ogóle zeznanie tych kawałków to też jest taka sprawa, że ja nagrywałem dużą część tej płyty z pamięci, więc mam ten komfort, że znam dużo tych kawałków. Kwestia oczywiście przećwiczenia ich. Natomiast, wiesz, procent nowych numerów w koncertach rośnie w miarę upływu czasu od wyjścia płyty. Ponieważ jak graliśmy, wiesz, 2 tygodnie temu koncert, na jakichś tam juwenaliach czy gdzieś, to graliśmy tylko single, które wyszły do premiery, no bo nie ma sensu. Ale jak się zastanowisz i policzymy, to wyjdzie, że graliśmy przynajmniej 8 kawałków z Kurta Rolsona, z Eliminati graliśmy 3 kawałki, no. 4, no. I graliśmy 4 takie, 5 evergreen. I z tego wyjdą 2 godziny, 8 kawałków? Jeszcze Abel. A no tak, rzeczywiście. Jeszcze Abel, 3 kawałki, no stary, no. W naszym podstawowym rozkładzie jazdy mam chyba 23 kawałki. Tylko czasami gramy tak, że jest, wiesz, medleje, że są po zwrotce. Jakby policzyć na zwrotki, jeżeli tak, znaczy wiesz, medleje jako kawałki, to wyjdzie, że graliśmy 30. Bo mamy tam, wiesz, ten baton, gdzie jest kawałek na fali, Dacia Logan i zwrotka z kawałka koncert, tak? No to są 3 w 1 połączone. Mamy karawan, graliśmy jedną zwrotkę. Bo musieliśmy skrócić. Nie graliśmy Gimpmany, które normalnie gramy, ale graliśmy na Erasie Mario, którego nie graliśmy tydzień temu. No to też single jest, prawda? Robimy sobie taką rotację, tak? Za tydzień jak będziemy grali i czy za 2 tygodnie będziemy grali jeszcze inne kawałki, ponieważ część nam dojdzie, część nam odejdzie, tak?
tutaj był Abel, więc, więc był tłek wersji rozszerzonej, normalnie gramy bez Abla. Wiesz, to wszystko jest płynne i tak dalej. To nie jest też tak, że na każdym koncercie teraz gramy to samo. Bo jakby jest, jest ten taki rdzeń, który gramy. I wiadomo, że gramy te kawałki stare, bo no nie oszukujmy się, no ludzie to lubią, tak? No lubią, zgadza się. No zresztą widziałem po przyjęciu wczoraj i Bezeli, i Drina, no, prawda? Kurde, no. Wiesz, jak ja bym mógł, to bym ich nie grał, tak? W jakimś tam sensie, no bo no już tyle razy je grałem, że wolałbym te nowe obczuć. Też nie wszystkie kawałki, jakby wiesz, nie wszystkie kawałki zawsze się nadają na koncert, tak? Nie sprawdzają się tak koncertowo. Metodą prób i błędów do tego dochodzimy. Mamy, jakby mamy bazę na koncercie zawsze i Tunizano ocenia sytuację i wie, że możemy coś przeskoczyć, czy nie przeskoczyć. Zawsze mamy, wiesz, w backupie tam z 5 jeszcze z eliminacji do zagrania, tak? Jakieś tam jeszcze takie starsze zawsze możemy zagrać i tak dalej, nie? Możemy zagrać 2,5 godzinny koncert, jakby trzeba było. I jakby była taka zajawka. Wczoraj mieliśmy zajawkę, że gramy, wiesz, na pełnej kurwie i wiesz, ile sił starcza, jak będzie. No i wyszło tam prawie 2 godziny chyba, nie? Było fajnie. Straciłem ze 2 kilo, wypociłem. No gorąco było na scenie. Było gorąco na scenie, wiesz, ale była fajna atmosfera. No, co prawda wczoraj piliśmy alkohol na scenie. Wino, konkretnie wino. Białe. Piliśmy tak. Białe wino. Rozbiłeś kieliszek. Tak, mazel to było, ale... Jakoś tak nie potrafię ci powiedzieć, jaka była geneza tego, po drodze sobie myśleliśmy, bo... no proste, bo zostawaliśmy, żeby się dzisiaj tutaj spotkać. No właśnie. Bo normalnie, jak jedziemy na koncert, to z reguły wracamy do Warszawy, albo jedziemy w inne miejsce i gdzieś po drodze śpimy. I jest, może to jest nieprawdziwe i niewiarygodne w hip-hopowym świecie, ale jest mocna dyscyplina i nie ma picia alkoholu przed koncertem. Ja zauważyłem znaczy, w Kwadracie ostatnio. Ja nigdy nie piję alkoholu przed koncertem, bo kiedyś mi się zdarzało, jak byłem młodym raperem, grać zawsze najebanym. Krop parkietu, opowiadałeś o tym. Miało to oczywiście swoje plusy i minusy, natomiast potem postawiłem na profesjonalizm i nigdy nie piję alkoholu przed koncertem. Dlatego też wczoraj piliśmy w trakcie koncertu, tak? Bo to już jest ten moment, kiedy już są, wiesz, Bezele, tam Mercedes, Wielkie Ją, Dream i Fit na końcu, więc wtedy już można sobie pozwolić na trochę luzu, tak? Ale, zwróciłem na to uwagę, z Kwadratu przeważnie sam prowadzisz też, z Kwadratu no właśnie, wracałeś sam. Do tego zmierzam, że z reguły, kurde, to jest tak, że sam się zawiozę, zagram koncert, jeszcze sam się przywiozę. Czasami ktoś mnie wspomaga w tym, że tam poprowadzi za mnie trochę, ale ja lubię prowadzić samochód bardzo i mnie to relaksuje. I jest to dobra okazja do przemyśleń różnego rodzaju. Więc często jest, że wracamy i wszyscy śpiewa sobie, jadę i rozmyślam o tym, jak to było fajnie właśnie i tak dalej. Więc, a też, no wiesz, jesteśmy w trochę innych czasach niż było kiedyś i naprawdę szanuję tych ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, jeżeli już na nie przychodzą i płacą te 3 dychy za ten bilet i wyjść na pierdolonym tam i zapomnieć 4 razy, zaczynać kawałek czy coś, to nie jest fajne do końca. No. Oczywiście zdarza mi się coś zapomnieć, tam przeoczyć, różne są, wiesz, emocje i tak dalej. Natomiast staram się bardzo, żeby to było profesjonalne i żeby nie było, wiesz, że no, najebanym przychodzę, zawiął koncert, nie mógł wyjść na scenę, coś tam, nie? Nie ma takiej akcji. Jeżeli już, to możemy się najebać po koncercie, jeżeli zostajemy. A z reguły nie zostajemy, ale że tutaj zostawaliśmy, to lekko żeśmy za tym winem okrasili. Tak. A wiesz, białe wino to jest akurat na taką upalną historię dobra rzecz. No, no i to tak, no właśnie, to też się nie kojarzy, tak, jakby to była wódka czy tam, prawda? Ja w ogóle rzadko piję wódkę, bo po prostu nie wchodzi mi. A kiedyś, no dobra, zostawiamy. Nie lubię smaku wódki po prostu. No tak samo jak ja, czystej. Jeszcze, tak. Jeszcze jakiejś smakowej to, nie? Trochę inaczej. Długo miałem, ale tak, musiałem cytryną zagryźć. Ale tak. Były takie teksty, kto flaszkę otworzył, ten wzbudził bestię na płycie. Tak. Fakt wtedy. Możliwe. Tak, możliwe. Na imprezowym automacie bodajże. A, no to możliwe. Stary, już tak daleko moja pamięć nie sięga, no nie znam. Właśnie, i teraz przejdźmy do tego motywu. Kurt Rolson, druga płyta twoja. Przy okazji płyty Eliminati, no tak, mówiłeś tak. O tym, że często, że poprzednio traktujesz jako demówki i tak naprawdę debiutujesz, dopiero czujesz, no, jakbyś debiutował płytę Eliminati, czyli Kurt Rolson drugi. Stary, no trochę tak jest, a tak naprawdę bardzo tak jest, ponieważ mam to świadomość, że dla wielu moich odbiorców to jest moja druga płyta, ponieważ oni wcześniej po prostu mnie jebali, nie wiedząc czemu, albo po prostu nie słuchali, rozumiesz, a
zaczęli słuchać po Eliminati i to jest jakby, no umówmy się, płyta Eliminati dała mi jakieś tam drugie życie, nie? I za to oczywiście jestem bardzo wdzięczny sobie przede wszystkim i Sernichowi, że zrobiliśmy to w taki, a nie inny sposób, bo nagrywając ją liczyłem się z tym, że już nie będę nagrywał więcej płyty i płyt i w ogóle, że to nie ma sensu, bo kurwa nikt tego nie będzie słuchać. Tak, tak, wiesz, tak. Ale to nie pierwszy raz słyszę. Pichu też mówił przed Kwiatami Zła, że... Stary, ale ja mówię właśnie, to i do tego zmierzam. Właśnie, czy to nie jest trochę kokieteria? Nie, to nie jest kokieteria, stary, bo przypomnij sobie, kurwa, chłopie, sytuacja, jaka była 2 lata temu, jak wydawałem płytę Mephisto Tedes, to jak zobaczysz na YouTubie pod odsłuchami, to są w chuj zielone paski. Jakby lajków, czyli tak? Pozytywne. Tak, tak. Tylko że odsłuchań, kurwa, to jest, wiesz, wszystkich kawałków razem, to jest kurde, tyle, co tam, wiesz, eliminat jednego kawałka po, kurwa, no wiesz, o co chodzi, tak, po jakimś tak, czasie, tak? Tam, nie wiem, załóżmy, jakiś kawałek miał po 2 miesiącach 10 tysięcy odsłuchań, no i tam wiadomo, zielony pasek, tak? A tutaj przy Kurcie Rolsanie mamy po kurwa jednym dniu było po parę dziesiąt tysięcy odsłuchań i zielony pasek, rozumiesz? Chodzi o pewną proporcję, tak? Więc był ten dylemat, znaczy nie dylemat, tylko taka rozterka, czy kurwa to w ogóle ma jeszcze sens, bo wiesz, masz poczucie, że robisz coś fajnego, nie dajesz dupy w tym w ogóle, starasz się, a kurwa w tym momencie to wyjebane, bo ktoś powiedział, że to jest chujowe i w ogóle nie należy gościa słuchać. Nie? Ale na SND Milfon też była taka refleksja, nie odchodzę, prawda? Na, stary, utworzy, na SND Milfon to była... Męczy cię to od jakiegoś czasu, czy nie zakończysz kariery? Nie, nawet, stary, tak, nie, no bo SND Milfon to była płyta po Notes, po płycie Notes, która jeden, była dość niedocenioną płytą i dopiero stała się doceniona potem. Zresztą, nie oszukujmy się, kiedy wyszła płyta SND Milfon, to tak samo byłem jebany, że to jest kurwa... To nie jest prawdziwy hip-hop, ale po latach to jest kurwa zajebista płyta. Stary, a najlepsza płyta to jest Sport. Kiedy wyszła płyta Sport, hello, kurwa, ci co mówią, że Sport to klasyk, to mówi, że to jest najgorsze gówno. A jak myślisz, na czym polega, co sprawiło, że płyta Eliminati, bo tam mówiłeś o tym, to się powtarza, ten schemat się powtarza przy okazji płyty Kurt Rolson, ale przy płycie Eliminati też było mówiono o tym, że ci, którzy byli do ciebie nieprzekonani, nagle się przekonali. Jak w twojej ocenie, co było w niej takiego, bo ja, znaczy tam, niekoniecznie ja, ale dla słabych słuchaczy była to kolejna twoja dobra płyta. Jak myślisz, jaki element wpłynął na to, że ci nieprzekonani jednak się przekonali, a ewidentnie tak było? Stary, bo nie wiem, po prostu coś musiało sprawić, niezbyt się nad tym zastanawiałem, co to było, coś musiało sprawić, że jeden drugiemu powiedział, ty sprawdź kawałek Tedego, a ten drugi zamiast powiedzieć, jebać, kurwa, chujowe, nie słuchałem, sprawdził. No jak już sprawdził, to nie mógł powiedzieć, że jest chujowe, rozumiesz, co chodzi? Tak. To chciałem powiedzieć jakby wcześniej z tymi, wiesz, proporcjami lajków do odsłuchań. Ludzie z góry mówili, że to jest chujowe, nie słuchając tego, co jest kurwa, jeżeli coś robisz, to cię to w chuj irytuje, nie? No bo mówisz, kurwa, hello, gościu, posłuchaj najpierw, a potem mów, że to jest chujowe, tak? Bo ja na przykład z każdym z tych gości, którzy pisał, że to chujowe, to ja bym z nim pogadał, kurwa. Z chęcią spotkał się i porozmawiał, wiesz, na jakiś dyskusja panelowa, proszę bardzo, analizujmy. I się okaże, że kurwa, tam nic chujowego nie było, tak? Tylko wiesz... Mi się wydaje, że opinie kreują, kurwa, jakby taką masową opinię w hip-hopie kreują nie do końca ludzie wtajemniczeni w niego bardzo, nie? I ta opinia tworzy pewne stereotypy, których oczywiście można paść ofiarą, tak jak ja nie upadłem, no. I trudno, przyjąłem konsekwencje tego, ale teraz sytuacja się zmieniła i mam nadzieję, że będzie się zmieniać dalej na jeszcze lepsze, no bo wiesz, nie po to człowiek zapierdala, żeby był, wiesz, ja nie nazywam się artystą nigdy, nie? Tak, tak, o tym mówisz często. Wiem, że inni lubią się nazywać artystami, kurwa, jak się zastanowię, kurwa, to uważam, że chyba ja jestem bardziej artystą, bo coś, kurwa, tworzę, nie? A nie odtwarzam po raz kolejny. Natomiast nie nazywam siebie artystą, bo to są wielkie słowa, ale, kurwa, jeżeli coś robisz i czujesz, że robisz, kurwa, to naprawdę... Po pierwsze, z czystych pobudek, stary, bo, kurwa, rap to jest moje życie i ja, kurwa, kocham to robić po prostu, nie? I gdybym tego nie kochał robić, to w sytuacji krytycznej 2009 pożegnałbym się, kurwa, zająłbym się jakąś pracą, kurwa, ktoś by mi ją załatwił, stary. Mam w chuj znajomych w różnych branżach, w mediach, kurwa, cokolwiek, przebranżowiłbym się. Ale jednak miłość do tej muzyki, kurwa, wygrała, tak? Potem postawiłem wszystko na jedną szalę i, stary, jak robisz coś,
i czujesz, że to jest w porządku, nie? I zderzasz się z tym, że kurwa, z każdej strony, że to jest chujowe, a w domyśle jest chujowe, nie słuchałem, to stary, irytacja jest naprawdę duża, nie? I kurwa, mówi się, że nie życzę się swoim wrogom, ale niestety ja życzę moim wrogom, żeby się kurwa z tym spotkali, nie? Słuchaj, właśnie, mówiłeś... Ponieważ zawdzięczam to im i życzę im kurwa z całego serca, żeby się odbili od tych kurwa zielonych pasków, kurwa, zobaczyli te czerwone paski, kurwa, żeby zobaczyli kurwa chujowe nie słuchałem i żeby poczuli kurwa jak fajnie jest być gnojonym. Wiesz co, czasami się, szczerze mówiąc, słuchając twoich płyt i widząc jaką postawę prezentujesz na płytach, czasami się dziwię, że aż tak bardzo się tym przejmujesz. Mówiłeś o tym, że rapowałeś o tym, że rap to bagno i ty się nauczyłeś pływać w tym bagnie, a z tego co mówisz teraz, jednak trochę się przejmujesz. Na przykład piszą komentarze, wiesz, Tede, wiem, że to czytasz, nie? Nie, i mi się wydaje, że to jednak czytasz. Stary, czytam, ale nie usuwam komentarzy. Okej? Okay? Rozumiesz o co chodzi? Ja to czytam, oczywiście, nie wchodzę w polemiki, czasami mi się zdarzy. Ale nie usuwam komentarzy, kurwa, przemyślałem to wszystko, przeanalizowałem. No i chuj, kurwa, zobaczymy, kto wygra w tą, jakby w tej rozgrywce, jakby w totalnym rozliczeniu, nie? Naprawdę się tym przejmujesz? Wiesz, sam nawijasz na nowej płycie, że fame da ci hejt przy okazji. Stary, oczywiście, no bo fame daje ci hejt. Tak. Ale ja to nie, tyle lat jesteś w branży i nadal ci to boli, że ktoś pisze chujowe, nie sprawdzałem? Nie. Po pierwsze, stary, nie piszą chujowe, nie sprawdzałem, bo skurwysyny sprawdzają to, kurwa, szybciej niż ja to, kurwa, zrobię. Ale mówiłeś to, przewincie sobie taśmę, mówiłeś o tym, że jest masa, w tej rozmowie dzisiaj, że jest masa opinii na zasadzie, nie słuchałem, nie podoba mi się, tak? No to jest coś. Nie, ale ja mówiłem, że tak było. No to dobrze, no to tak było. I wtedy się tym przejmowałem, tak, oczywiście, tylko stary... Ja przeredagowałem swoje życie, stary, przemyślałem kurwa wszystko, zrezygnowałem z pracy w mediach, zrezygnowałem z programu w telewizji, ponieważ mogłem prowadzić go dalej albo inny, bo miałem takie propozycje. To jest ciekawe. Nie pokazuję się w mediach, nie uczestniczę w żadnych lifestyle'owych kurwa programach i tak dalej, i tak dalej. Postawiłem wszystko na rap, tak? I od kiedy to zrobiłem, to wszystko zaczęło mi iść w górę, kurwa, rozumiesz? Jest fajnie. I teraz... Nie ma już chujowe, nie słuchałem, ponieważ kurwa proporcje kurwa się zmieniły i wiem, że słuchają, stary. Rozumiesz, ale też jest takie powiedzenie, że to cię nie zabije, to cię wzmocni. Teraz mam na to wyjebane, ponieważ przez ten czas wiele rzeczy mi udowodniło, że robię zajebisty rap, kurwa, i zupełnie nie muszę się już przejmować opiniami. Rozumiesz, rozumiem, o co chodzi? Naturalnie, tak. Bo jeżeli kurwa ja zagrałem kurwa tam 4 lata temu 3 koncerty w ciągu roku, tak? A teraz mogę zagrać te same 3 koncerty w ciągu tygodnia, no to kurwa trochę się zmieniło, rozumiesz? Tak. Tak? I jakby ja mam poczucie swojej wartości, ponieważ stary, wsadziłem w to mnóstwo pracy i jestem kurwa twardszy o doświadczenie i wiem, że robię zajebiste kawałki. Jestem pewien tego, co robię, tak? Wtedy oczywiście można było dyskutować, kurwa, czy się rozdrabniam, bo robię inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy opinie były dla mnie takie właśnie, wiesz, że chujowe nie sprawdzałem. Były to dla mnie irytujące, tak? No bo kurwa, że zrobisz coś, a ręce ci opadają. Natomiast to się zmieniło. I teraz, kurwa, nie ma takich opinii chujowe nie sprawdzałem, bo oni sprawdzają, no. I czytam oczywiście te komentarze, nie wszystkie, na YouTubie nie czytam komentarzy, bo mi w telefonie nie pokazuje od najnowszych, więc jak coś wrzucamy, to widzę pierwszych tam 20 i potem już nie sprawdzam, bo cały czas widzę same 20, a na kompie rzadko sprawdzam, rozumiesz? Natomiast na Facebooku u mnie, wiadomo, że nie wszystkie, ale czasami sobie je czytam, czytam sobie też u innych raperów, o Jezu, tam lubię najbardziej. A stary. Ty lubisz, tak, że a stary, ale kurwa, się tym, co oczywiście się u innych stary, raperów, ależ oczywiście stary się interesuje. Zwłaszcza... Nie masz czegoś takiego, że robię swoje a i tam nie, się nie... kochany, ja się branża, tak. O nie, kochany, ja miałem za dużo czasu, kurwa, na to, niestety. Gdyby mnie, kurwa, głaskali po głowie i, kurwa, byłbym kolegą, to bym pewno się w to nie wpierdolił, kurwa. Nie zależy mi na tym, że koledzy z branży powiedzą, żeby fajne kawałki, czy nie robię. W chuju to mam, kurwa. Zakładam z góry, że powiedzą, że są chujowe, bo tak mówili przez ostatnie 5 lat, nie? Rozumiesz? No, to new tworzy friends. Pewnego rodzaju komfort psychiczny. Komfort tak? psychiczny, nie zależy mi na ich opinii, zależy mi na opinii ludzi, kurwa, na tym, żebym miał coraz więcej fanów, kurwa, mam ich coraz więcej, stary. W ostatnim tygodniu mi 3000 przyjebało na Facebooku, kurwa, bez żadnych konkursów, pompowania i tak dalej. Realni ludzie, rozumiesz, o co chodzi? I kurwa, i czytam sobie, kurwa, innych raperów w fanpage'e, kurwa, bardzo mnie ciekawi. Obserwuję, jak wyrzucają nieprzychylne komentarze, stary. Co uważam, że jest tam tak chujowe, stary. I nie mówię tutaj, kurwa, tylko o Rychu Bey, który, kurwa, znany jest z tego, że usuwa wszystko, nawet tutaj film, gdzie on mówi, że, kurwa, nie źle o Rysiu tam piszesz, to wypierdala i jest wypierdalane.
Co ciekawe, pod teledyskiem z White House Records, kurwa, jest nie na jego kanale i nie może wypierdalać, tam od pedałów nawyzywał ludzi. Coś tam, nieważne. Ale czytam sobie te komentarze u innych i wchodzę sobie w profile tych ludzi. No. Tak, kim oni są, to osoby, kim oni są. Tak, no i stary, kurwa, jeżeli masz, kurwa, trochę IQ, kurwa, a ja trochę go mam, kurwa, i wiem, że wielu ludzi, którzy współtworzą tą scenę, ma też trochę IQ, to jak wejdziesz sobie w te, kurwa, komentarze i w tych ludzi, to skumasz, stary, czym ty się w ogóle przejmowałeś, chłopie, kurwa. Kto to pisze? Kurwa, chłopie. Zdjęcie w mądrej koszulce na tle stodoły, kurwa, czy tam na tle, kurwa, starego rozjebanego BMW. Opinia takiego człowieka, który jak zobaczysz, co on lubi, kurwa, tam jest David Guetta, kurwa, skuter, chłopie, to, kurwa, nie są ważne opinie wiążące. Oczywiście kiedyś mogłem ulegać temu czarowi internetu, że to jest, kurwa, istotne, kurwa. Te zdania nie są istotne, są zabawne. Teraz mogę sobie czytać i się bawić tym, stary, ponieważ ja się upewniłem, kurwa, upewniłem się w tym, że to, co robię, jest, kurwa, słuszne. To, co robię, ma wartość i tak dalej, stary. I te wszystkie, kurwa, gadki motywacyjne w rapie, kurwa, te, kurwa, przesłanie wyjebane, kurwa, w kosmos, bądź sobą, kurwa, bądź prawdziwy, nie poddawaj się, walcz, stary, nie ulegaj presji innych, wypierdalać, kurwa. To ja, kurwa, nie uległem presji innych, kurwa, i jestem żywym przykładem na to, że, kurwa, można stracić wszystko i odbudować więcej, kurwa. A teraz wy będziecie, kurwa, tracić i nie odbudujecie więcej. Taka jest, kurwa, niestety kolej rzeczy, kurwa, bo karma wraca jak bumerang rzucony przez aborygena. A propos takich znanych praw hip-hopowych, które tutaj wspomniałeś, są jeszcze dwa ciekawe aspekty, o których chciałbym z tobą porozmawiać. Po pierwsze, prawda. No to tutaj podkreślę, że ty mówisz prawdę i dlatego dobra, dla ciebie. Ale to nie jest tak, że ja się ujebałem jakoś tak, że ja mówię poza prawdę, tym, stary. Co mówiłeś. Nie, stary. Ja po prostu, wchodząc w tą rap grę, uwierzyłem naiwnie, że tak jest. I, kurwa, i wiem, że jest to naiwne, ponieważ, kurwa, zorientowałem się, mając więcej czasu na analizę tego wszystkiego, że, kurwa, hello, kurwa, to tak w ogóle tak nie jest, nie? Stary, rozumiesz? Tylko, że, kurwa, jestem konsekwentny w swoich działaniach i ja dalej będę, kurwa, twierdził, że ja będę robił tak, jak jest naprawdę, stary, ponieważ nagrywałem płytę Sport, kurwa, to nagrywałem, kurwa, że zarabiałem pieniądze, bo je zarabiałem, stary. Dobry. Rozumiesz? Poczekaj. Jasne. Teraz, kurwa, inni mówią, że zarabiają, chociaż, kurwa, wtedy jak ja to nagrywałem, to byłem chujem, że to mówiłem. Ale są też tacy, co mówią, że zarabiają, a chuja nie zarabiają, chłopie. Rozumiesz? Rozumiesz, ale i takich przykładów jest dużo, nie? Mhm. Rozumiesz? Jeżeli ja, kurwa, powiedziałem w wywiadzie, kurwa, coś tam w CGM-ie o, że Butcher jest jak Bentley. Chodziło mi, stary, tylko o to, że jak weźmiesz moje płyty, to jak jestem przy samochodzie, to jest moje BMW, na które sobie zapracowałem rapem, rozumiesz? Tak. Stary, tak. Uważam, że tak. Oglądałem ten wywiad. Nie, i to nie jest za myślę, że zrozumiałem. Tylko ja, kurwa, na przykład nie kumam akcji, kurwa, przy pożyczonej furze się lansować, stary, ponieważ, kurwa, wydawało mi się zawsze, że to jest, kurwa, jakieś takie, kurwa, niefajne, tak? No, jakby robimy coś, pracujemy na coś, dochodzimy do czegoś i to, kurwa, jest z nami, no to jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast nie mówię tu konkretnie o Butcherze, tylko przykład, tak? Rozumiesz, takich, kurwa, historii w rapie jest mnóstwo, to jest kawałek Dacia Logan, który jakby odwraca tą sytuację, nie? Rozumiesz? I to jest ta prawda, tak? Jak nie miałem nic, to rapowałem, że nie miałem nic, kurwa, chłopie. Jak, kurwa, dobrze. Jak miałem sytuację przy płycie, kurwa, starek nagrywałem DBL, płytę taką... Tak, w internecie. Sam miałem 20 zł na tydzień, kurwa. No to nie nagrywałem, że rozpierdalam hajs, tylko, kurwa, że jest piątek i mam bańkę z piątek, kurwa, z 5 złotówek uzbieranych. A, to widzisz, nie każdy by się tego spodziewał, prawda? No, stary, bo już no, się wszyscy przyzwyczaili, że no te zarobas, nie? No bo, kurwa, ludzie żyją stereotypami, stary, ale jak się wsłuchasz to zawsze tam jest, kurwa, prawda. I to nie jest tak, że jestem jakimś mesjaszem, co prawdę niesie, stary, tylko po prostu rap jest, kurwa, o realiach. Rozumiesz? Tak. Jak jest chujowo, to jest chujowo. Jak jest dobrze, to jest dobrze. A nie jest tak, że jest, kurwa, chujowo, a ja mówię, że jest dobrze. W sensie, bo wiesz, jak mi ktoś mówi, jak u ciebie, a nawet by się walił o tym, no nie no, zajebiście. Nie? Amerykański styl trochę, tak? No, to tak się mówiło o tym, że no, Polaka, jak wiesz, zapytasz, co u ciebie, to tak, to boli, tu strzyka, tu pieniędzy nie ma, Amerykanie bez względu tam... Mówię o tym, takim trzymają się pewnej prawdy, nie? Tak. Rozumiesz? Bo łatwo się wpędzić w pewną pułapkę.
jeżeli kurwa będziesz się trzymał pewnej wyznaczonej jakby ideologii, kurwa, którą przyjmujesz, to potem kurwa się to wszystko zmieni, zmieni się twoje punkt siedzenia i punkt widzenia, tak? Stajesz się dorosłym człowiekiem, dorośniesz, zaczniesz inaczej patrzeć na świat, a kurwa przyklejona cię metka kurwa ideologiczna, kurwa, że siedzisz na ławce pod blokiem, zostanie. No i jak twój fan zobaczy, że ten kurwa blok nie jest blokiem, kurwa, ławki nie ma, kurwa, jest sofą za 20 tysięcy, to może nie do końca skumać, kurwa, co się stało w międzyczasie. Nie, niewolnictwo wizerunku? Niewolników wizerunku jest wielu. No ja też jestem nim, bo jak było chujowo, to ludzie myśleli, że jestem zarobasem, stary. Ty, jakbym ci powiedział, ile zarabiałem w TVN, to byś, kurwa, nie uwierzył. A właśnie, a propos TVN-u, dlaczego, właśnie, bo wspomniałeś o tym. Ale mówię to a propos tego, bo kurwa, czytałem wtedy, że kurwa, stary, tam kasuje jakieś gigantyczne pieniądze. Chłopie, ja dostałem podwyżkę po 5 latach 50 zł za odcinek. Aha. A ciekawe, no powiem ci, że wiesz co? Powiem ci poza kamerą, ile dostawałem za odcinek. Okay. Ja mogę ci powiedzieć, ile płacą za W11. Tak? No. Ile? No kurde, niedużo. Stawka dniowa za rolę pierwszoplanową jest tam około... Nie, około... Za 30 z nimi. W 11, no. Zdjęli już od września, już nie tak? będzie. Tak? Tak, koniec W11. Strasznie długo to leciało, nie? 10 lat. Jeden z pierwszych paradokumentów. Ale podoba mi się tam jedna rzecz. Godzina 13:52. W osiedle. Nie, tak. Komenda na Pomorskiej, komisarze, przysłuchaj. Komisarz. Posiedziałem trochę na komendzie na Pomorskiej. Sebastian Wątroba. A kandydował do tego, tak? Do Europarlamentu. No. Nie wygrał, nie? No niestety. O, wiesz, zgłosiłem się do tego, no tak możemy spojrzeć, nie? Kandydował, bo się kończy, kurwa, tak, serial. Tak, ale powiem ciekawostkę. Dobra, pójdźmy to, czemu nie? No. Wiesz, bo ja tam statystowałem trochę w tym serialu. No, nic z tego nie widzę. Też a nie. A grałeś psa? Nie, ale grałem konfidenta, nie? Tak? No. O kurwa. Mordo, to my jesteśmy kurde. Dwa razy! Z jednego rozdzielu? Dwa razy? Ja pierdolę! Raz z Wątrobą i raz z tym, z Maćkiem. W ogóle Maciek. Z klanu. O Jezus, no, stary, ale poczekaj. Ale Maciek jest w ogóle hip-hopowcem, nie? Opowiadam, bo to masz gorzej. Bo ja grałem, wiesz, w sitcomie, który okazał się chujowy, ja nie mogłem wiedzieć o tym, że on wyjdzie chujowo. Tak. Jakby wyszedł dobrze, to miałbym robotę na 7 lat, tak, nie? I bym był zarobasem i pierdolę mi w skoczawkę i robił rap za darmo. No. Taki miałem plan, ale nie wyszło. No nie wyszło. Chuj. Przyjąłem kurwa wiadro pomysł, że grałem psa w serialu, dobra, okej. I homoseksualista jeszcze podobno. Miał być, pedałem, ale nie okazało się. Nie, bo tam była taka scena, że te tarcie ale, parmezanu, nie? Tak, ale wiesz co, o co chodzi? Fajne było to, że wygrałem casting, kurwa, tak. Wiesz, zadzwonił do mnie reżyser, wygrałem casting, chodziłem na zdjęcia próbne, wygrałem z aktorami profesjonalnymi, to było fajne, nie? Wygrasz casting jest fajnie, ja wygrałem do dzieciaków, ale na TV taki był serial ale dzieciaków. Ale poczekaj, do czego zmierzam, robak. No. Coachu, no. Jak zaczęło się w 11, on wierzył, że to jest naprawdę. A więc kurwa, stary. Więc kurwa gościu, niestety jak ty dwa razy grałeś konfidenta, to niestety mógłbyś paść ofiarą kurwa kogoś, kto w tej wierze cały czas pozostał. Wiesz co, ja uwierzyłem w to, że po 10 latach jednak już ludzie w to nie wierzą. Zwłaszcza Krakowie jest troszeczkę inny odbiór, bo ludzie znają te miejsca, jak ktoś mieszka ten. Nie, ale właśnie Maciek tak, no tutaj w ogóle, Jezus, jak masz Maciek, zapomniałem, ten drugi. Jak? Dębosz. Maciek Dębosz, wiesz co mi powiedział ciekawostkę? W ogóle jest hip-hopowcem, nie? Mówi, że, bo to są emerytowani policjanci, znaczy emerytowani, wiadomo, że tam emerytura jest krótsza, nie? Pyta się mnie tak, ty MC, bo oni tam już wiedzieli, że to ja jestem MC Robak, nie? Bo tam, ja się też z tym nie kryję, zresztą tam, wiesz, no beczka na planie, tam, wiesz, radośnie, ogólnie atmosfera jest bardzo dobra. Pani Ania Potaczek, jak się uśmiechnie, wygląda zupełnie inaczej, bardzo sympatyczna kobieta. I wiesz, i mówię tak, ty MC, a ty znasz taki zespół House of Pain, nie? Ja mówię, no co ty, ja se robisz, Maciek, no wiadomo, że znam, nie? No bo wiesz, w pierwszych latach służby, jak graliśmy, jak jeździliśmy radiowozem, to my tam słuchaliśmy House of Pain, człowieku, wiesz, my hip-hopowcy wiemy o co chodzi. I podobno te różne bandziory, których tam mielili, no, bardzo tutaj plusowali tym, że słuchali House of Pain. Maciek Dębosz, pozdrawiam cię serdecznie. Opowiedz tego anegdotkę, nie wiem, czy już opowiadałem, jeżeli opowiadałem. Ale miał przejebane pad po tym wywiadzie. Już kurwa nie pracujesz. Jeżeli się, jeżeli gdzieś mówiłem tą anegdotkę, to może się powtórzę, ale jest dość zabawna i a propos. Kiedyś parę lat temu, to było dobrych parę lat temu, jechałem z moim kumplem, nieważne jakim tam kolegą, z kolegą, który, że tak powiem, w szarej strefie bardziej obracał się. Okay. Jechaliśmy przez nasze stare osiedle i tak jedziemy i widzę poloneza jeszcze, bo to jeszcze trapezami zapierdalali. Zawraca za nami polonez i wjeżdża za nami w uliczkę. Bomba na dach, zajechane drzwi, znaczy zajechane przed maskę.
I stary wychodzi z dwóch gości w kominiarkach. Mm. Jeden gładka lufa, drugi kałasz, nie? Stary, i oni podchodzą, wkładają te kurwa karabiny przez kurwa szybę, nie? Dokumenty. I oddaję dokumenty i nie widzę gości, jak wiesz, jest sufit, sufit pod sufitka i widzę tylko lufę, nie? I stary, daję te dokumenty i nagle jest tak. O kurwa, jest breska! No co ty? Stary, tak. Ale gościu zobaczył na zdjęciu i kurwa okazało się, że ten fan hip-hopu, no. Proszę bardzo. No, ale powiedz... dobrze, że nas wtedy puścił, bo kurwa kolega by kurwa jeszcze był na wakacjach i nie wrócił. Pozdrowienia dla kolegi, bardzo się cieszymy, takie sytuacje są bardzo radosne. Zresztą o tym jest też na płycie, prawda? Że no tam ogólnie o pechowej bardziej sytuacji, no przy w kawałku Najaraj się Mario. No tak, tak, ale to historia z tego samego osiedla, no pechowa sytuacja była dla gościa, ponieważ gościu kurwa zawsze sępił. I kurwa, i zawsze sępił, zawsze nie miał, chociaż miał szmalec. Właśnie. I jak nam wjechali, kurwa, a właśnie skończyliśmy jarać to, co ja przywiozłem, to kurwa okazało się, że tylko on miał, rozumiesz? No to... Ale to nie jest Najaraj się Mario, tylko Najaraj się Mario. Nie, Najaraj się Mario, chociaż słyszałem, że Mario. No i... miałem takie podejrzenie. Jara się Mario. Tak. Miałem takie. Czy wiesz, o kogo mi chodzi? Nie chodzi o Mariana. Nie. W ogóle Nie, zupełnie nie. Chociaż to samo osiedla, ale nie. Fajnie, że o to zapytaliśmy, bo wiesz, skoro mi to przyszło do głowy, to pewnie są też takie osoby, które mogły tak pomyśleć. Zupełnie żadnych tam absolutnie. Historii nie ma. A właśnie, z Marianem temat zamknięty cały czas, znaczy, bez zmian. Nie mam żadnych kontaktów. Status bez zmian. Coś tam sobie robi, ja nie wiem, co robi. Drogi nasze się rozeszły, jakby wiesz, bez hejtu jakiegoś. I tak dalej, no robi swoje, gdzieś tam, coś tam. Nasze drogi się nie przecinają, więc... Słuchaj, wiesz co, tak myślę... Tak, to w życiu też bywa, no. Nic w życiu nie jest na zawsze, no. Myślę tak, żebyśmy porozmawiali jeszcze, no, przy okazji okresu promocyjnego płyty Kurt Olson, również o tej płycie. Kiedyś mówiło się, to też taka pewna stara hip-hopowa prawda, tak? Nie dążenie za modą, nie? Czyli wiesz, pójść jakiś tam stary, pod prąd. No, ty bardzo często szedłeś pod prąd. Ty już chyba wiesz, o co chcę zapytać. Ale nie. Okay. Nie wiem, o co chcę zapytać, ale powiedzenie niedążenie za modą w hip-hopie umarło razem z tym, jak kurwa ktoś poza mną zaczął szyć ubrane. Mhm. I kurwa niestety trzeba sobie uświadomić, że jeżeli szyjesz ubrania, kreujesz pewną modę. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Oczywiście dalej kreujesz przez modę, bo moda to nie jest tylko ubieranie się, tak? No tak. Jakby mówiąc o różnych rzeczach i pokazując różne rzeczy, młodym ludziom wskazujesz pewne kierunki i też tworzysz pewne mody, zajawki, coś tam, nie? Mhm. Więc wtedy już nie możesz mówić, że nie idziesz za modą, no bo nawet idziesz za tą modą, którą sam jakby... Moda w sensie fashion, czyli ubrania, tak? Bardziej tak, ale chodzi o modę w sensie mentalnym, w sensie stylistykę, wiesz, nie wiem, kurczę, no. Teraz jest modnie mówić nara, to mówimy nara, tak? Jest modnie mówić elo, to mówimy elo. Było modnie rapować w oldschoolowym stylu, teraz jest modnie rapować w stylu takim, na przykład, tak? Wiesz co mam na myśli. Nie wiem, czy tak jest modnie, bo wiesz, nie wiem, czy tak jest modnie. No odnoszę wrażenie, że tak, no obserwujesz i scenę i polską i zagraniczną. Nie, jest to no, oczywiście. Pewnego rodzaju nowy trend. Ale stary, no oczywiście, ale oczywiście, ale też kurde, miejmy tą świadomość, że ci najgłośniej będą mówić, że to jest chujowe, ci, którzy nie są w stanie tak zrobić, tak? Najgłośniej mówią o tym, że chujowe są newscorowe kawałki na podziałce 70 bpm i tak zwanych hard time i tak dalej. Goście, którzy nie są w stanie kurwa tak rapować, bo kurwa nie ogarniają tematu. Więc co, musisz mówić, że jest to chujowe, no bo nie powiesz, że jest fajne, ale ty nie potrafisz, no to jakby wiesz. Wiesz co chodzi. A ty nie poszedłeś trochę za modą? Stary, ale ja nie idę za modą, tylko ja idę za tym kurwa stary, co się dzieje wokół mnie, chłopie. Jeżeli ja kurwa... Przez ostatni rok nie słyszałem żadnej płyty, wiesz, z lat 90. No to kurwa, dlaczego ja mam kurwa nagrywać tej kawałki? Nie masz takiego wpływu, prawda? Stary, ja słucham muzyki kurwa aktualnej, powiedzmy sobie, i to trwa od paru lat. I oczywiście, że idę za modą. Ja o tym mówiłem już nieraz, chłopie, oczywiście, że idę za modą. I nie widzę w tym nic złego. Dlaczego to ma być coś złego? Mhm. Stary, czy to dobre będzie, jak będziemy rapowali, kurwa, jak na 1 kHz? No chłopie, sorry, no. No właśnie, rozumiesz, o co chodzi. No to teraz musimy ustalić, no nie, na 1 kHz, nie? Ale kurwa, jak w 2008, no to będzie fajne, to będzie prawdziwe, a potem już nie będzie prawdziwe. A chuja tam, stary. Kurwa, jeżeli ja robię coś, co nie jest wymuszone, ja nie robię tego, żeby komuś się przypodobać, bo przypomnijmy, że kurwa zacząłem to robić, kiedy kurwa absolutnie nie miałem
szans się przypodobać, bo i tak wszyscy mówi, że to jest chujowe, tak? No to sorry, zacząłem to robić i przypadkiem, kurwa, chwyciło przy Eliminati, bo tam już pierwsze tak jakby... Tak, znaczy, Easy znaczy, Rider chociażby. Easy Rider czy coś, no ale umówmy się, całe DBL jest, kurwa, na takich, kurwa, bitach zrobione, tak? I wiesz, i ten nie było, że idę za modą, tylko idę pod prąd, kurwa. No to sorry, jeżeli teraz to jest, kurwa, coś, co jest na czasie, no to tylko dla mnie na plus, chłopie. No to tak samo, stary, jak mam teraz więcej mnie zobaczysz w Jordanach niż w Air Maxach. Do tego też bym chciał przejść. Oczywiście, że jest taka moda i ja nie widzę w tym nic złego. Tylko stary, primo, kiedy kurwa nosiłem Air Maxy? To, było to chujowe, że noszę Air Maxy. Przypomnijmy sobie, kurwa, bo to, kurwa, keep it real, kurwa, baby. No, na tym. Jak nagrałem kawałek Air Max Classic, tak. Kurwa, to było wielkie ło, jak to on może, kurwa, o butach, czapkach i, kurwa, ciuchach nagrywać. Po czym, kurwa, ci sami goście mają, kurwa, co to mówili, Nike, kurwa, ID, kurwa, po 300 euro, kurwa, chłopie, i nie ma żadnego problemu, wszystko jest okej, okay. Ale... No, ale jak masz Jordany, to już nie jest fajne, nie? Chuj, kurwa, stary, kurwa, gdybym mógł kupować te Jordany, kurwa, 5 lat temu, to mnie kupował, tylko nie było ich, kurwa, u nas w sklepach. Ale były 15 lat, no przecież ten model, w którym stary, jesteś, na którym jesteś 15 lat temu, stary. Ale 15 lat temu, kurwa, to ja kupowałem swoje pierwsze, kurwa, Air Max, kurwa, BW w Pradze, kurwa, za hajs zarobione na koncercie, kurwa. Stary, i nie miałem wtedy Jordanów, bo nie miałem, zajawki na koszykówkę, na którą ze sobą nie mam. Właśnie ja też chciałem o to zapytać. Ja mówię, kurwa, o stylu. Nie chodzę w rurkach, stary, ale podobają mi się te koszykarskie buty. Są fajne, przekonałem się do nich. A kurwa, dlaczego się przekonałem? Bo stary, kurwa, spędziłem, kurwa, 2 miesiące objeżdżając Stany i zobaczyłem, stary, że kurwa, wiele rzeczy, które mi się w Polsce wydawało, to mogę sobie wyrzucić do kosza, ponieważ, kurwa, świat jest zupełnie, kurwa, inny, jak się na niego spojrzy z bliska, stary. No, przypomniałeś mi taką właśnie fajną historię, jak tam się ubrałeś za 50 dolarów, nie? Dobrze mówię, tak? 50 dolarów. Za 50 dolarów. Na buty chyba, na buty już nie starczyło z tego, tak? Stary, ale jak na kozaka, że buty ale, też? Ale nie, ale buty byś, kurwa, kupił za dyszkę, kurwa, elegancko, kurwa, takie co u nas na Allegro za 300, nie? No tak. Da radę, stary. Mam zajebiste Jordy, kurwa, ze Stanów po 40 dolarów kupione i, kurwa, dzisiaj wrzucam ich zdjęcie, kurwa, bo sobie wyjąłem z szafy, kurwa, nowe lasy. Ło, gdzie to kupiłeś, ło. 40 dolarów w outlecie w Stanach. Whatever, stary. Oczywiście, że podążam za pewną modą, kurwa. I nie widzę w tym zupełnie, stary, nic złego. To jakbyś, wiesz, jakbyś chciał, żeby wszyscy chodzili w spodniach, dzwonach, bo był modny, jak kiedyś się urodziłeś, chłopie, no. To wiesz, no, to jakby twój ojciec popierdalał w takich, to by wyglądał jak żul teraz, no, tak? Rozumiesz. Co najmniej komicznie, a wiem, stary, że za czasów, stary, kiedy się rodziłem, to nosił. No stary, każdy w jakiś sposób, tak. Oczywiście, dobra, nie każdy. Dzień dziecka dzisiaj dzwonił do mnie, nie odebrałem. Nie każdy podąża za modą, hipsterzy nie podążają, bo oni podążają za swoją modą, kurwa. Tak samo na nią podążają, zrozumiesz, tak. Ludzie będą ci mówić, że nie są modni przez to, że to jest moda na bycie niemodnym, kurwa. Cokolwiek, no. Stary, no tak. W tym nie ma nic złego. Ludzie muszą zacząć otwierać głowy, kurwa, a nie jakoś, wiesz, skupiać się na ich rzeczach. Stary, ja mam 38 lat w tym roku skończę. Jak ja byłem poważnym dzieciakiem, nastolatkiem, chłopie, to można było dostać w pierdol, jak miałeś zły kolor sznurówek, chłopie. No, było. Za szelki, za czapkę, za buty. No, a jaka taki była filmik był. Ale jaka była wtedy moda? No była chujowa moda, no bo nie można było nic, kurwa, fajnego sobie kupić, kurwa. Jak coś było fajnego, to, kurwa, wszyscy mieli to samo, bo to była jedna rzecz, kurwa, gdzieś rzucona, nie? Wiesz, co chodzi. A skoro chciałeś coś dodać, bo ja tak, no, się wiesz, muszę, wiesz, ja tak się troszeczkę wcinam, nie. Bo ty jesteś gaduła, a ja mam jeszcze tutaj parę ciekawych tematów. Bo wiesz, jak było, kurwa, jak jeździliśmy na skorolce, to wszyscy nosiliśmy spodnie firmy Eve. No to nie, to ja jestem młodszy od ciebie, stary, młodszy, firma, 8 lat, ale Nary dopiero pamiętam. Ale stary, ale to jest firma Eve, kurwa, to jest firma, nie wiem, czy cokolwiek, kurwa, innego tej firmy było wyprodukowane. Kwestia metki. Jedna buda była pod pałacem kultury, tam były takie budy wtedy i tak, były spodnie, tak, które miały taki, kurwa, krój lekko baggy i, kurwa, wszyscy kupowaliśmy je, skate, mówię, w oversize, nie? I mieliśmy zajebiste baggy, no i wszyscy nosili te same, kurwa, stary, bo nie było innych, tak? Kiedy chłopaki z Molest zaczęli szyć spodnie Respekt, kurwa. Które się darły podobno. Nie, moje się nie podarły, były zajebiste. I kiedy Wienio... A to Wienio opowiadał. Kiedy Wienio pożyczał ode mnie zasilacz, to ja kupowałem od niego spodnie, kurwa. Wiedział, wtedy, że tak będzie wtedy. Wiedział, że tak będzie. I, kurwa, i była zajawka na te spodnie, kurwa. No i stare, i kurwa, kupując... To zaraz, to kupowałem spodnie Respekt wtedy, to nie szedłem za modą, tylko, kurwa, co robiłem? Zaraz, oczywiście, że szedłem za modą, a chłopaki szyjąc je też szli za modą, kurwa, kreując ją. Dobra. W tym nie ma nic złego. Dobra, ale wiesz co, jeżeli, bo ja na przykład mam takie, moja refleksja jest taka, że jeżeli to jest moda, wiesz, na przykład
mówiłeś o tym, że wszyscy teraz robią tekstylię, ale w ostatnich wywiadach teraz niedawno, nie? Że robią wszyscy ubrania. Gdzieś tam, no tak, gdzieś tam wnioskujesz, czuję negatywny wydźwięk tego, jeżeli mówisz o tym. No nie, negatywny wydźwięk jest tylko taki, że to są ci sami goście, którzy kurwa, kiedy ja robiłem kurwa PLN-y kurwa jako jeden z pierwszych kurwa, bo umówmy się, myśmy w 98 roku zaczęli szyć ubrania, tak? Zaczęli. Miałem kumpli, którzy kurde zaproponowali mi, że będą szyć ubrania, przynajmniej brandowane. Ja wymyśliłem logo, narysowałem na kartce, tak powstały PLN. Tak, słynna historia. Niebieską bluzę miałeś taką. Ta produkcja była zawieszona jakiś czas, potem wróciliśmy. No ale kiedy to było, tak? Na było to logo wtedy, już wtedy tak, dokładnie to. Tak, i kiedy to logo było na płycie Warszawskiego Deszczu już tam na dole. Obok Róż Głową. Tak, i to wtedy było to coś kurwa... karygodnego. O, czuję. Potem czasami goście, którzy mówili, że to jest karygodne, zaczęli swoje ciuchy, a teraz się o wszyscy. Rozumiesz? I w ten sposób mówię, że w sposób pejoratywny o tym trochę, bo kurwa... No rozumiesz, o co chodzi. No jest pewien niesmak, no kurwa. Bo oni mówili o tym źle, ale z drugiej strony... No właśnie, no. Mówili o tym źle, po czym robią to sami i już to nie jest złe, kurwa. A też nie można wpierdalać tej piłki, że tak jak z płytami dla ziomeczków, wiesz, bo trudno, kurwa... No nie. Wiesz, dla ziomeczków, kurwa, nie szyjesz ubrań, no. Już szyjesz, żeby zarabiać hajs, kurwa, i kurwa... Koniec, kropka. Nie ma dalej, no. Chyba, że oczywiście po kosztach produkcji sprzedajesz, ale takiego kurwa nie ma. Cymbała jeszcze nie znam. Raczej też nie znam. Natomiast słuchaj, wiesz co, czy to nie jest, na przykład postrzegam to jako dobre zjawisko, że hip-hop dla hip-hopu. Hip-hopowe firmy, ale oczywiście hip-hopowcy szyją ciuchy dla hip-hopowców. I to jest właśnie to, co mówię. To w tym nie ma nic złego. Tylko kurwa po chuj było mówić, że to jest złe kiedyś. Kurwa trzeba zastanowić się, zanim się coś powie. Tak, ciebie boli to, że nikt nie ma takiej refleksji, żeby powiedzieć o tym, że miałeś rację, nie? No dokładnie, chłopie, kurwa. Chciałbym się dowartościować tym, żebyś powiedział, miałeś rację, chłopie, sorry, przepraszam, zachowałem się jak idiota, no. To by było naprawdę miłe, żeby ktoś tak zrobił, nie? Ale zdarzają ci się, tylko że anonimowo, nikt tego głośno nie ma. Anonimowo, bo głośno nie można, prawda? Bo jest, wiesz, kurwa, wiesz to, no hashtagi, nie? Wiesz jakie, tak, no. Tak. Barykada loyalty. No. Słuchaj, a powiedz mi, a jaka, bo to jest też na płycie Kurt Rolson, jaka jest różnica między swagiem a swagiem? Stary, to jest kurwa swag, to jest takie samo słowo, jak było się na SND Milfon. On zupełnie nic nie znaczy. Okay. Na pełnym swagu znaczy kurwa na pełnym lansie, na pełnym wyjebaniu. Absolutnie nie ma tu żadnej logii. Robiliśmy koszulki Fuck Swag. Właśnie, przy okazji Eliminati. Tak. Zrobiliśmy te koszulki, ponieważ kurwa styl kurwa nazwany Swag absolutnie mi nie odpowiada, tak? Czyli kurwa rurki, kurwa wyfiokowane fryzurki, kurwa wiesz. I tak to postrzegasz? Bo wiesz co? Jakby wtedy jak robiliśmy to, te koszulki, to taka była kurwa historia, nie? Że to jakby nie jest kwestia hip-hopowej mody, tylko ogólnie takiego kurwa następstwa trochę metroseksualnego kurwa gówna. Wiesz o co chodzi? Tak, tak. O to mi chodziło. I to był ten fuck swag, i tak? I to jest fuck ten swag. Czyli właśnie, bo to też jest charakterystyczne, zrobiłeś typową, klasyczną bluzę z tym napisem, tak, nie? Tak, i jakby to chodziło o to, tak? Bo jest taki na przykład filmik jak funky Justina Biebera kurwa nad fontanką, swag. Rozumiesz? I jakby to jest niefajne, tak? A to, że się ktoś ubiera, kurwa, bo to jakby to ewoluowało, tak? I teraz jest, że jak ktoś ma swag, to kurwa, że ma, wiesz, buty pod kolor czapki. Sorry, kurwa, miałem buty pod kolor czapki w 2005, jak nagrywałem Air Max Classic. Wtedy byłem pedałem, kurwa, bo tak miałem, kurwa. Sorry, kurwa, no. A teraz, kurwa, ci goście, kurwa, robią czapki, robią bluzy, a kurwa, buty też mają pod kolor. No. Ja mam dosyć wrażenie i na pewno tutaj też to zauważyłeś, że słowo swag u nas weszło. Swag czy swag, już mniejsza o to, natomiast wiesz, ten cały termin. Dlatego ja zrobiłem swag przez niedawno, tak? Tak, ale stary, tak naprawdę w amerykańskim rapie, no, używało się tego słowa od najdawniejszych lat. No pewno tak, a jeszcze wiadomo i ta definicja, że secret we are gay. Stary, takich kurwa, takich słówek i takich, tak się można bawić, takich słówek i takich rzeczy będzie kurwa jeszcze miliony przed nami. Po co się w ogóle na tym skupiać, chłopie? No mówię ci, to jest dokładnie dla mnie to samo, jak było się. Mówiliśmy cały czas się i kurwa i wtedy też oczywiście mówili, że o, wieśniaki czy coś tam, no, potem było okej, okay, potem kurwa, klasycznie. Ja się kurwa tak nie przyjęło, jak L albo yo, chociaż yo też było złe na początku. No tak? Stary, to już było najgorsze. Stary, no. Kurwa, stary, też powiem jedną rzecz, nie? Aha. Bez wymienia ksywek, bo pierdolę te wymienianie ksywek, bo jak wymieniam ksywki, to się potem kurwa, jasne, chłopaki kurwa nagle napielasują. Stary,
Stary, goście, kurwa, mi mówili, że nie mam prawa mówić yo, bo to jest po angielsku. Rozumiesz, kurwa? Ci goście dzisiaj, kurwa, chłopie, mają opisy na Facebooku po angielsku, kurwa. A ja nie mogłem, kurwa, mówić yo, bo jestem białym murzynem. Do kurwy nędzy, oni mają napisy na bluzach po angielsku. Stary! No kurwa, czy to jest poważne, czy to nie jest poważne, no. No, no stary, no dziękuję, pozdrawiam. Bez ksywek, ale panowie chyba wiecie, że o was mówię, no dziękuję, pozdrawiam, no. I co wy mi teraz kurwa powiecie, no? Słuchaj, zmienimy troszeczkę temat. No ale rozumiesz, skąd ja się bierze moje rozbawienie tą sytuacją i dystansowanie się od tej całej kurwa sceny, w sensie takim kurwa, że od wykonawców tej sceny, bo ja nie mówię, że wszyscy są chujami, czy wszyscy są kurwa źli, a jestem dobry, bo to wcale tak nie jest. Jest w chuj zajebistych raperów, których szanuję, niektórych nie znam, niektórych nawet nie lubię jako ludzi, a są zajebistymi raperami. Szanuję się, prawda? Tak, też takie rozumiesz, ale szanuję tak kurwa ich zajawkę, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też mnóstwo mędowin, szumowin, które nie powinny w ogóle w tym funkcjonować, bo są chujowymi raperami, robią ludziom wodę z mózgu, nic pozytywnego nie wnoszą, kurwa, tak naprawdę. A kurwa wprowadzają pewne ograniczenia, których potem, kurwa, konsekwencji swoich rzeczy jakby nie unoszą i nie ciągną tego konsekwentnie dalej, tak? Rozumiesz? Tak. To jest dokładnie tak. Zmienia się wszystko. Nagle już nie pamiętam, że było źle, nie? Stary, mam taką refleksję też po paru gościach, ale mi już tym bardziej nie wypada. Którzy mi mówili, stary, ja nigdy nie wezmę złotówki za rap. Stary, są tacy goście, kurwa. Nie, ale to dawno było. No było dawno, chłopie. No kurwa, ale oni już wtedy nie brali te złotówki. Rozumiesz? Tak. Oni, ja wiedziałem o tym, oni wiedzieli, że ja wiem i oni mówili, ja nigdy nie wezmę. Mówią, no weź kurwa, daj spokój, kurwa, no żam, przecież kurwa, grasz koncert ze hajs. No, nie będę zarabiał na rapie, robię to prawdziwie. Tłumaczyłeś ten mechanizm na płycie sport chociażby, tak? No właśnie, na organizator, no właśnie. Tak, i stąd jest mój ten cały dystans do tego i kurde bardziej, wiesz co chodzi, bo po prostu nie wchodzę w żadne kolesiowskie układy i nie muszę się tam klepać po plecach, oni wiedzą, że ja wiem, kurwa. I kurwa sobie tak żyjemy, ja robię swoje, oni robią swoje, kurwa stary, kto na tym wiedzie lepiej? Czas pokaże. No, często mówisz o tym, że masz wiedzę o artystach, tak? Był. Mam dystans, mam wiedzę o artystach. Ale wiesz, na czym polega cały patent? Bo no, kurwa, i to jest kurwa clue tego wszystkiego. Wszystko złe o mnie zostało powiedziane, chłopie. Właśnie. Rozumiesz? No właśnie. Wszystko złe o mnie było powiedziane. A teraz możemy sobie pogadać o innych, kurwa. O tych, co mówi o mnie źle. Sorry, chłopaki, kurwa. No było, kurwa, mi źle nie mówić, no. Jeżeli już wszystko o mnie powiedzieliśmy źle, to teraz idźmy dalej, no. No rozumiesz? To teraz rodziczmy się z tego, co jest tak. No wiesz, tak, tak mówisz o tym, że masz... Zdanie, tylko właśnie takie, będę robić takie wrzutki stare, bo mnie to stary bawi teraz, kurwa, ja jestem na wygranej pozycji, sorry, no. Ja mam teraz śmieszki, heheszki z tego, no. No przecież to jest, kurwa, zabawne, jest to jedna wielka, kurwa, komedia. Scenariusz Borat, reżyser Borat. Tak, to już też nie pierwszy raz słyszę z ust twych. Słuchaj, zmieńmy troszeczkę temat, miałem nadzieję, że da mi się to w poprzednim moim wejściu, ale... ale sorry, jestem taki emocjonalny, ale... Ale ja liczyłem na to, liczyłem na ten rap, stary, i niektórzy, kurwa, się ze mnie śmieją, niektórzy, kurwa, potem napiszą ci, że jestem naćpany. Nie, kurwa, nie jestem naćpany, ja taki jestem. Po CGM-ie, nie? Było, jak mówię o czymś, co jest dla mnie ważne, kurwa, stary. Stary, mam taki tik nerwowy, że poprawiałem czapkę, kurwa, jak nosiłem daszkę, cały czas to robiłem. W wywiadzie w CGM-ie, stary, nie dogoliłem tutaj wąsa. I kurwa, jeden włosek mi tutaj dotyka, kurwa, cały czas poprawiam tak, nie? Nie jestem naćpany, nie jestem namochany, kupię. Jestem emocjonalnym człowiekiem, mam emocje, sami pierdolą o emocjach, kurwa, więc ja mam emocje, a są związane z rapem. A rap to jest moje życie, stary. Ja mam 38 lat, zacząłem rapować na poważnie, jak miałem 19 lat. Czyli kurwa... Stosunkowo dość późno. Stosunkowo dość późno, stary, ale od razu wszedłem na najwyższy level, bo za pierwszy kawałek, który nagrałem w życiu pierwszy w studiu, milion. Zarobiłem pierwszy milion, kurwa, okej? Okay? Chodziło oczywiście o milion starych złotych, który obecnie jest 100 złotówką, bo myślę, że warto to podkreślić, bo nie każdy pamięta o tym, że w 95 roku była denominacja. Zacząłem, kurwa, zacząłem na poważnie to robić i kurwa tego się trzymam, jest to moje życie, stary. Ja mogę mówić, że to jest moje życie, ponieważ tyle właśnie czasu poświęciłem na to i kurwa, dziękuję, pozdrawiam. A okulary noszę, żeby nie oślepiać ludzi swoim blaskiem. Nie, bo nam dzisiaj, nie, bo ja też pokażę, on nam dzisiaj świeci po prostu, to jest też. Tak, tak. Mamy dzisiaj nową, w ogóle wiesz, to mamy dzisiaj nowy rilltalkowy. Nie wiem co tu jest, ale... Okej. Okay. Dowiemy się. Myślę, że tutaj panowie reżyserzy, pan z materacem, ekipa i Wylaj tutaj już zadbają o to, żeby wyglądało to. Tak, żeby to nie było nic, co mogłoby nam się nie spodobać jako rozmówcom. Nie? Myślę, że podłożymy jakąś dobrą świnię, bo teraz pojawia się za mną jakiś dobry wieprz.
Kiedyś zapytany o to, jak wyobrażasz sobie siebie za 20-30 plus i plus więcej lat, odpowiedziałeś, że popatrz na Kubę Wojewódzkiego i Szymona Majewskiego. Wtedy jeszcze Szymon Majewski właśnie wiadomo jaki program prowadził, swój show. Powiedziałeś, popatrz na nich, tak właśnie siebie widzę. Zawsze podkreślałeś to wielokrotnie, że jesteś fanem telewizji, że lubisz telewizję oglądać, interesuje cię telewizja jako medium szeroko rozumiane. Natomiast teraz, no już dzisiaj mówiłeś w naszej rozmowie, też mówiłeś w innych wywiadach. Zupełnie, tak. A zwłaszcza z telewizji i zwłaszcza z TVN-u. Dlaczego? Bo ja odnosiłem wrażenie, że TVN to była taka stacja... Zresztą tak samo mówiłeś, że chciałbyś to robić na wspólne. Pojawiła się propozycja ustawienia na wspólne i to z Romanem chciałeś zagrać. Mówiłeś, że to twoja ulubiona postać. Nie no, chciałem, ale kurde, po pierwsze jakby zrozumiałem pewną prawidło, tak? Że jakby moja obecność w telewizji działa na moją niekorzyść, chociaż nie powinno tak być, kurwa, w normalnych warunkach, ale żyjemy w Polsce, a ludzie są jacy są. Poza tym bardzo mnie stary bawi, kiedy ja na przykład oglądam w TVN-ie, kurwa, Rycha Peje i słucham, kurwa, jakby słyszę w tle, kurwa, kurwo z TVN-u i widzę tego gościa w TVN-ie, w którym, kurwa, ja nie mogłem być, a on jest i wszystko jest okej, okay, nie? Rozumiesz? I takich przykładów mógłbym ci podać pewno więcej. Wycofałem się z tego właśnie między innymi po to, że zrozumiałem, to mi nic nie daje na plus, ponieważ całe życie prawdziwe odbywa się w internecie. Media, tak jak telewizja, zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat i kiedy ja zaczynałem pracę w telewizji, to YouTube jeszcze nie miał wersji HD i nie był tak nośnym. No nie było wszystkiego. Bo teraz YouTube nie był medium, stary. YouTube teraz jest telewizją. I teraz, jeżeli zastanowisz się, dlaczego jest Warsaw Shore w MTV, to ja ci odpowiem, dlatego, kurwa, bo chcieli wymieć swojego bonusa BGC. Rozumiesz? No i to jest Rybson, tak? I to jest, no to jakby pewna analogia jest, rozumiesz? Robią programy typu reality show, liczą, że tam coś się stanie i to zainteresowanie, które wzbudza jakiś debil w internecie, czy BGC, czy inny, kurwa, wiesz, freak, starają się dać takiego freaka w wersji deluxe, bo płacą za produkcję programu, rozumiesz? Tak. To jest jedyna możliwość dla tej stacji, jak na przykład właśnie MTV, żeby oni już czerpią z internetu, tak? Inspiracją. No, nie, no jakby inspirują się internetem, bo wiedzą, że ich widz odszedł do internetu, więc teraz, żeby przyciągnąć kogoś, muszą robić coś, co jest jakby no, gdzieś tam analogiczne dla internetu, rozumiesz? Tak. Nie ma tam muzyki, kurwa, na tego skalę. No w MTV już nie ma dawno muzyki. No nie ma muzyki, no bo muzykę możesz sobie kliknąć każdą, kurwa, dowolną, którą chcesz słuchać i oglądać w internecie. I nikt nie będzie oglądał telewizji muzycznej po to, żeby może polecieć jego ulubiony klip, no bo kurwa nie poleci. Zresztą... Ale pokazują programy właśnie tego typu po to, że ludzie oglądają i oglądalność rośnie na tych programach, bo może tam ktoś kogoś wyrucha, może ktoś się zażyga, może ktoś biednie, beknie, cokolwiek, rozumiesz? Trzeba zrozumieć te czasy. I jakby wycofałem się z telewizji i mam wielką satysfakcję, jak powiedziałem, jak oglądam innych w telewizji i nie widzę tych głosów oburzenia, rozumiesz? Bo kiedy ja tam byłem, to były głosy oburzenia, a kiedy są inni, nie ma tych głosów oburzenia i pewno kiedyś będę o tym mógł sobie powspominać. To jest jedno. Widziałem siebie w roli takiej właśnie za 20 lat, jak mówisz i nie wykluczam, że tak się może stać jeszcze kiedyś. Natomiast zdałem sobie też sobie po drodze z jednej rzeczy. Chłopie, my za 20 lat to będziemy grali tak. Opole, kurwa, będzie i hip-hop opolem, a niszowe będzie, kurwa, inne. Cokolwiek inne. Rozumiem, no, musi stary. Tak się stać. Od... Dni miast, kurwa, pikniki. Ale dni miast i pikniki już były, tak? Tak, były. Ale kurwa, stary. Ale wycofali się teraz po. Ale jeżeli ludzie w naszym wieku staną burmistrzami się. A już powoli to się dzieje. To się dzieje, stary, rozumiesz? Stary, czemu Maryla Rodowicz gra, kurwa, tyle i tak, tego rodzaju wykonawca? Dlatego, bo ludzie, którzy jej słuchali i byli jej fanami, są na stanowiskach, podejmują decyzje. Tak. Dokładnie, kurwa, eureka, więc jeżeli nasi rówieśnicy będą na tych stanowiskach na 20 lat, to będziemy zapierdalać te wszystkie, kurwa, pikniki chujowe i tak dalej, kosić na ten horrendalny hajs i żyć tak, no chłopie, ja będę Cugowski, Michu będzie Romuald Lipko, no kurwa, taka jest prawda, stary, sorry, no. Wiem, że no, może komuś się nie podobać, że tak na to patrzę, ale jeżeli spotkamy się 20 lat tak będzie, to liczę na to małe słówko na pewno. Nie jest pierdol się, tylko przepraszam. Dziękuję, pozdrawiam. Dobrze, a skąd ta, bo wyłapałem to i dało się to wyczuć troszeczkę w tonie twojej wypowiedzi, że szczególnie odmawiasz TVN-owi. Dlaczego? Skąd antypatia od TVN? Bo TVN poszedł strasznie w dół. Rozumiesz, stary, ja oglądałem kiedyś, generalnie lubię oglądać telewizję bardzo i stary, obserwuję jakby zmiany w tym, nie? I
ponieważ też pracowałem tam, tak? I jakby znałem trochę sytuację od środka, chociaż TVN Turbo to nie jest ta sama firma, nie? To, o czym mało kto wie i TVN na TVN Turbo to jest co innego, to jakby obserwując kurwa ramówkę TVN, no to jest jedno wielkie gówno coraz bardziej, tak? Kiedyś były jakieś fajne programy, czy od jakieś 19 się tam nowatorskie jakieś formaty, teraz tego nie ma, no jak się zastanowić, to Polsat przejmuje ramówkę kurwa bardziej atrakcyjną i tak dalej. Stary, i dlatego właśnie też niezbyt chcę w tym uczestniczyć, prawda? Miałem różne propozycje w tym roku. W programie na językach wiele razy mogłem się pojawić. Mogłem być jakimś tam... Pani Szulim, o, tak, Laniu się z niej kocha, pozdrawiam. Agnieszka nosi nasze rzeczy, PLN Lala. Spotkaliśmy się tam parę razy w życiu. Sympatyczna dziewczyna, jakby w zawodowe aspekty nie wnikam, bo też nie oglądam tego programu zbytnio, ale Karoliny Korwin-Piotrowskiej nie trawię po prostu. Czemu? Nie lubisz Karoliny? Ja bardzo lubię. No ale mi się wydaje, że szanuję to, że ty lubisz, a ja po prostu jej nie trawię. Irytuje mnie, przeczytałem jej książkę Abecadu tam polskiego show biznesu. Masakra. Ale ona pewno też mnie... Też się nie podoba. Ona też mnie pewno nie lubi, więc sytuacja jest wyrównana. Natomiast stary, tak samo oglądałem dużo i oglądam TVN24, tylko że jakby ja jestem widzem selektywnym, tak? Ja oglądam wiadomości 1K, znaczy zaczyna się Polsat, Panorama, Polsat, 1K, TV Trwam i TVN Fakty, tak? Oglądam 5 różnych wiadomości, znaczy programów informacyjnych i wyciągam wspólny mianownik, tak? Staram się go wyciągnąć. Więc jestem takim selektywnym widzem i nie wierzę wszystko, co tam mówią. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy to wszystko łykają. I kurwa, chłopie, no, TVN24 tak samo idzie w dół, kurde. W sposób straszny, kurwa. W sposób, kurwa, skandaliczny. Po prostu to, co tam się dzieje, zatrważa mnie, tak? Bo raz, że okazuje się, i tu muszę przyznać, że wiele razy ludzie mają rację, kurwa, plując na nich, ponieważ jest tam tendencyjność pewna, kurwa, oczywista. No to poza tym, kurwa, poziom, kurwa, newsów niektórych i w ogóle historii, którymi, kurwa, mielibyśmy żyć, no to jest, kurwa, znane jakieś dno den, no. A w ogóle pomysł, kurwa, stary, transmisji, kurwa, mszy, kurwa, z koncelebracji mszy, kurwa, z okazji pogrzebu Jaruzela, to jakiś, kurwa, jest... Stary, no strzał w kolano, kurwa, z bazuki, nie? No chłopie, no widziałem to i kurwa, ręce mi opadły. Mówię, jedyny powód, dla którego oni mogli to zrobić, to chyba z nadzieją taką, że ktoś tam wejdzie, zacznie ubliżać i to będą mieli live, kurwa, jako pierwsi. A były takie No bo sytuacje. Kurwa, chłopie, ale ja mówię o mszy w kościele. A, w kościele, bo stary, była transmisja mszy w kościele, to nie wiem, to był 14, powiedzmy w piątek, to było w piątek. I stary, i leci, kurwa, transmisja na TVN24 mszy w kościele za Jaruzelskiego. No chłopie, no myślałem, że mnie... Że nogami się zakryje, no, ze wstydu, no, ludzie, kurwa, no po co to, dlaczego to, jedyny właśnie, co mówię, to mogli to robić tylko dlatego, żeby była sensacja, że coś się stanie. Z jednej strony są to prawidła, które rządzą mediami, ale z drugiej strony, no, nie odpowiada mi to. Dobrze, skoro jesteśmy przy telewizji, to przejdziemy troszeczkę do filmu, właściwie też takiej produkcji, no, kinowo-telewizyjnej. Słyszałeś o tym, że podobno mają powstać Blokersi 2, reżyseri Sylwestra Latkowskiego po raz, oczywiście, kolejny? Słyszałem, tylko nie widziałem tego, znaczy widziałem news, ktoś linkował na Facebooku z Lamrapu taki ma news, ale nie wchodziłem w to. Stary, no myślę, że Sylwester Latkowski jest ostatnią osobą, której bym zaufał. Znaczy, kiedyś się tam bardzo źle o mnie wypowiadał, potem go spotkałem w Tesco, udawał, że mnie nie widzi. A tak naprawdę, no, jego wypowiedzi były dość krzywdzące, tak? I nie chcę o tym mówić, bo wypowiadał się na temat mojego ojca i coś tam. A, okej. Kurwa, wiesz, nie zna mnie, nie zna mojego ojca. I to było takie chujowe, tak? I jakby pokazywał mi już wtedy w świetle takim, że ja, kurwa, w ogóle jestem, no, faktycznie nie pasuję do tego obrazka hip-hopowego, tak? Bo jakby ze względu na to, że, kurwa, jestem jebanym bananowcem, prawda? Wszystko mi rodzice kupili, zwrotki mi kupują i bity od Micha też, nie? Wiadomo. Nie, na temat tego, ale swojego sytuacji, już mi mówiłeś też w innych wywiadach, dlatego tej płyty, także to nie będziemy w to wchodzić. Jakby rozgraniczam te dwie rzeczy, jakby też umówmy się, wszystko, co ja robiłem w życiu, tak mówię, hip-hopowym, wiesz, często mogłem przynieść duży wstyd rodzicom i kurwa stawić ich w głupiej sytuacji życiowej. Nie różnej, wiesz, też wymagało to ode mnie pewnego balansowania, ale wracając do tych Blokersów, ja to... Ten film widziałem tylko wtedy, kiedy on się pojawił jakby na początku i nie wracałem do niego.
ale jak mówię, nie ufam Sylwestrowi Latkowskiemu, zwłaszcza w szczerość jego intencji, no. Bo wiem też, że w międzyczasie robił różne inne rzeczy, więc życzę powodzenia, ale no, czekam na efekt, no. Do mnie się na pewno nie zgłosi, mam ten komfort. I na pewno gdybyś zgłosił, byś na pewno się nie zgodził, to już wynika ewidentnie z kontekstu tego, co powiedziałem. Na pewno bym się nie zgodził, ale też... A w innym filmie dokumentalnym o hip-hopie? Nie jeden film już jakiś tam był na przestrzeni lat robiony i pewno jako jedna z osób, która współtworzy tę kulturę w Polsce, w jakimś aspekcie wziąłbym udział w tym, no ale nie wiem w jakim, no zbytnio. Wiesz, to jest tak jak kurwa z raperami, no kurwa łatwo jest wyczuć, ktoś ma czyste intencje i chce zrobić, wiesz, na zajawce film, kurwa, który coś pokazuje, ktoś pokaże różne aspekty tej kultury, tak? No bo kurwa nurtów w samym rapie jest kurwa tyle i są one tak ciekawe i tak różne. Myślę, że dla kogoś z zewnątrz nawet byłoby to ciekawe, nie mówiąc już o ludziach wewnątrz. A myślę, że taki Sylwester Latkowski czy osoby tego typu nie do końca się nawet orientują, tak? Że to jest tak wielowątkowy temat, rozumiesz? Więc jeżeli ktoś by się zgłosił, kto robi to i jesteś w stanie wyczuć czyjeś intencje szybko po krótkiej rozmowie z nim, tak? Tak. To oczywiście bym się zgodził. Słuchajcie, kolejny odcinek programu Real Talk już za nami. Dzisiaj naszym gościem był Tede. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Strasznie, żeśmy sobie pogadali. No. A miałem być powściągliwy. Dzięki. Sprawdzajcie nas cały czas. Pamiętajcie, że cała akcja nakręca ekipa Evil Eye Studio. Dokładnie tak. Jampo.